Dobiega końca nasz dzień, kiedy przeżywaliśmy prawdę o narodzeniu Jezusa, Jego przyjściu do nas. Ta figura dzieciątka towarzyszyła nam przez większą część tego dnia. Poznaliście też znaczenie tej figurki, także w życiu ojca Franciszka i tego miejsca. Ale Jezus nie pojawił się tylko jako dziecię, które ma wzbudzić w nas jakieś tylko emocje, czułości. Ale jak wiemy, Jezus wzrastał i kiedy wzrasta w łasce u Boga i u ludzi, objawiała się wobec ludzi Jego właściwa tożsamość. Właściwa tożsamość, dla niektórych ukryta, niektórzy umieli odkryć tożsamość Jezusa jeszcze jako dziecka. Jutro będziemy właśnie o tym mówili, bo Symeon dojrzał Zbawiciela w dzieciątku. Jeszcze nic mu nie powiedziało. Płakało i robiło w pieluchu jak każde inne. A on już widział w nim Mesjasza. Decyzji wiary. Ale Jezus, kiedy rozpoczynał już najbardziej modlitwę, działalność publiczną, był też tym, który się modli. I tak jak mówię, my w naszym potocznym myśleniu i przeżywaniu Pana Jezusa dużo bardziej patrzymy na to, że my się do Pana modlimy, raczej niż uczymy się od Niego modlitwy. A Jezus jest Bogiem i człowiekiem. I to, co zostało nam zostawione w Ewangelii dla naszego pouczenia i zbawienia, jest nam też dane jako przykład do naśladowania. Bo my oczywiście tak potocznie też mówimy, że naśladujemy Pana Jezusa. A czasem można by zapytać, a w czym my Go naśladujemy? I w jednym z właśnie z tych aspektów jest naśladowanie Jezusa w Jego modlitwie. Modlitwie Jezusa, która objawia się nam na kartach Ewangelii. Na początku Ewangelii świętego Marka czytamy, kiedy Marek notuje: nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Jezus szukał obecności swojego Ojca w samotności u początku dnia, wczesnym rankiem, kiedy dzień jeszcze się nie zaczął, kiedy ludzkie sprawy jeszcze nie były w natłoku. Szukał. Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, aby rozważać Twoje słowo, Panie. Mówi psalm. A Jezus modlił się psalmami. Późnym wieczorem. Mateusz notuje w połowie swojej Ewangelii sytuację po rozmnożeniu chleba, kiedy właśnie było gwarno i sensacyjnie i było przeżycie, się wydarzyła rzecz niespotykana. Jezus przynaglił uczniów, by wsiedli do łodzi, wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. A gdy to uczynił, wszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadał, a on sam tam przebywał. I znów Jezus, który szuka ciszy Ojca, Jego obecności, nie chłonie tłumu po sensacji. Uczynił to, co powinien uczynić. Znak zaczął mówić do serca, a on wrócił do Ojca. Znak został w sercach, Jezus wrócił do Ojca. Na koniec, późnym wieczorem dnia. Łukasz notuje, że Jezus też modlił się przez całą noc. I to przed ważną decyzją. Kto ma być apostołem? W 6 rozdziale. W tym czasie wszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Całą noc. Nie możemy zbyt prosto właśnie tak sobie wymazać człowieczeństwa Jezusa. Jezus nie był takim trochę człowiekiem. Był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. My nigdy oczywiście tego nie ogarniemy tak do cna, ale musi to przed nami stawiać. Jezus musiał dokonać wyboru, stawał przed tym wyborem w pełni swojego człowieczeństwa. Kto ma być apostołem? Kogo mam wybrać? Ojcze. Jezus jeszcze w innym momencie powie do Piotra, tak, że szatan domagał się przesiania was, jak przynajmniej modliłem się,
aby nie ustała Twoja wiara. Modlitwa Jezusa. Jezus też właśnie nie chłonął tego tłumu. Łukasza w innym miejscu jest, kiedy właśnie liczne tłumy zbierały się, by go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się w miejsce pustynne i modlił się. Jezus szukał samotności, obecności z Ojcem. Raz, gdy modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Więc ta modlitwa Jezusa jest dla nas nieustannie wezwaniem. I mamy tylko jeden moment, kiedy wchodzimy do serca Jezusowego i znamy treść Jego modlitwy. Jest tylko jeden taki moment. To jest to, co my nazywamy modlitwą arcykapłańską Jezusa. Kiedy po spożyciu ostatniej wieczerzy święty Jan i wspólnota, wokół której właśnie dany jest nam tekst Ewangelii Janowej, otwiera nam tą tajemnicę. Nie tylko, że Jezus mówi o Ojcu, ale widzimy ten dialog miłości, tą czułość, tą troskę o ludzi, którą Jezus wyrażał w tej modlitwie, w 17 rozdziale Ewangelii Janowej. Tą bliskość. I żeby się nauczyć bliskości Boga, powiedzielibyśmy serca Boga, uczymy się go właśnie od przebywania z Jezusem. Ucząc się od Niego, wchodzimy w przestrzeń, która już jest poza tylko nasze definicje. Na tym polega nasze życie duchowe. Że jeżeli ja wzrastam w życiu duchowym, to coraz bardziej poznaję Boga na sposób także duchowy. Rzeczy zewnętrzne, jak właśnie prawdy katechizmowe czy dogmatyczne, zawsze mi towarzyszą, abym nie poszedł w iluzję. Ale głębia jest zawsze w relacji bliskości. Na nią potrzeba czasu, ona też wymaga oczyszczeń, ona też wymaga niekiedy walki i dlatego też często nasza natura nie chce wchodzić w modlitwę. Lepiej zatrzymać się na właśnie powierzchni. U niektórych mistyków znajdziemy takie walki, między innymi u Faustyny Kowalskiej, że ona bała się iść w głąb, wolała się zatrzymać na modlitwach, na pacierzach. Ale nie, Pan wzywa nas głębiej. Każdego z nas. Nie myślmy, że głęboka modlitwa jest dana tylko osobom konsekrowanym. Nie. Wszystko do tej intymnej relacji z Jezusem dało Ci dane, jeżeli jesteś ochrzczony i bierzmowany. Tam jest wszystko. Tam jest pełnia Twojego mistycznego doświadczenia, jakie może nastąpić w Twoim życiu, w Twoim powołaniu pośród świata. Pośród świata, pośród tych wszystkich spraw Duch Święty jest w stanie w Tobie to stworzyć, bo my właśnie wchodząc w modlitwę, tą osobistą, wewnętrzną szczególnie, inne ją podbudowują, ona jest ośrodkiem. Jeżeli nie dbasz o modlitwę wewnętrzną, o czas z Panem, to i inne formy modlitwy nie będą dla Ciebie głębokie. Wchodzisz niejako właśnie w tą przestrzeń Jezusa, który właśnie można powiedzieć, że sam jest modlitwą, jest tą przestrzenią. Niektórzy chrześcijanie tak nawet mówią, chrześcijanie, którzy bardzo dużo spędzają czasu na modlitwie. Warto sobie uświadomić, że istnieją ruchy modlitewne we współczesnym chrześcijaństwie, które opierają się na modlitwie nieustannej. Na modlitwie nieustannej. Całe wspólnoty modlą się latami. Latami bez przerwy na zmianę. Ale nie można modlić się latami bez przerwy na zmianę, tylko odmawiając formuły. Tak się nie da. Można tylko modlić się latami dzień za dniem, godzina za godziną jako wspólnota, jeżeli wchodzę w przestrzeń spotkania z Bogiem. Jeżeli, mówiąc językiem symbolicznym, trwam przed tronem baranka. Przeżywam go. To też wymyka
wymaga, że tak powiem, przestania takiego naszego kontrolowania. Nie chodzi o irracjonalność, nie chodzi o jakąś, jakiś skrajny sentymentalizm, ale o taki odruch serca. I wtedy doświadczam właśnie Jezusa Chrystusa, Jego obecności, nie zawsze dla mnie łatwej. Nasz Bóg jest ogniem pochłaniającym. Ale wtedy, tak jak powie święty Paweł, kiedy jest otwartą, my właśnie wpatrujemy się w jasność Pańską, przemieniając się. A o to chodzi w naszym chrześcijaństwie. W naszym chrześcijaństwie nie chodzi o to, żeby tylko tak w niedzielę chodzić do kościoła, odmawiać modlitwę rano i wieczór, wypełnić inne przekazania i po prostu odcinam te kupony jak kartki za PRL-u i tak te lata mijają i po co ja to w ogóle robię? Dzień za dniem, godzina za godziną, niedziela za niedzielą. Po co ja to w ogóle robię? Jaki jest cel tego? Tylko po to, że w razie czego jak jest niebo, żeby nie poszedł do piekła, że Pan Bóg powie, no dobrze, wszystkie rachunki zapłacone, dostajesz to mieszkanko tam po śmierci. Celem naszego chrześcijaństwa jest upodobnienie się do Jezusa Chrystusa. To nawet by powiedziała patronka dzisiejszego dnia, która cicho jest obecna, bo mamy rekolekcję Edyta Stein. Bo ona powie, że każdy chrześcijanin powinien przeżyć wszystkie etapy wieku Chrystusa, od żłóbka po krzyż i potem ku zmartwychwstaniu. Czyli my to nazywamy przebóstwieniem. Właśnie. I jeżeli ja idę tą drogą, wchodzę w Jezusa, to ja się przemieniam. Moje wnętrze się przemienia. Patrzę, że jednak sakramenty mnie zmieniają. Nie? Nie są jakimś w próżnię, że robię to, robię i robię i nic z tego nie wychodzi. Życie z drogą. I Jezus, który właśnie uczy nas modlitwy. Jego uczenie się modlitwy, dlatego musimy znać Słowo, żeby nas Jezus uczył modlitwy. Jak nie znamy Słowa, to nie znamy Jezusa i nie wiemy, jak ma nas uczyć modlitwy. A jeżeli będziemy się konfrontowali ze Słowem, ono będzie stawiało przed nami wymagania, a Duch Święty będzie nas właśnie oczyszczał. A Jezus co powiedział? W 15 rozdziale Ewangelii Jana. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina i ona usycha. A która przynosi owoc, oczyszcza. A co to znaczy oczyszcza? Po angielsku to jest takie mocniejsze słowo. Właśnie purn. A purn to jest odrwanie gałązek niepotrzebnych. No, oczyszcza to tak, mogę wziąć ściereczkę i oczyścić tą ambonkę, żeby nie było brudu. Nie, to oczyszczanie latorości to jest cięcie. Cięcie boli. Ale po to, żeby było więcej. I też jest takie nasze życie. Ale żeby uczyć się tej modlitwy Jezusa, muszę wejść w tą. Jezus o tym mówi, tak właśnie. Przebaczajcie, jeśli macie coś przeciw komuś. Nie, jeżeli wspomnisz coś przeciw tobie, idź pogódź się z bratem. Jeśli chcesz się modlić, wejdź do ukrycia. Te słowa będą wracały do nas jak pory roku. Też jeżeli właśnie żyjemy słowem na liturgii, słuchamy. Bo życie będzie stawało przed nami zawsze sytuację, że musimy przebaczyć. Tak, właśnie, że musimy iść do cichego miejsca. Przez to rośniemy, bo tylko spotkanie z żywym Bogiem prowadzi właśnie nas do przemiany, nie tylko do wypełniania religijnych obowiązków. Wypełnianie religijnych obowiązków nie jest niczym złym, ale nie po to Pan Bóg nas stworzył, abyśmy Mu odpłacili duchowe minimum. On nas stworzył do pełni. I my pragniemy pełni. My jako ludzie pragniemy zawsze pełni. Nie? I jak widzimy ludzi, którzy rzeczywiście żyją Chrystusem, to nas pociąga. Chcielibyśmy. Właśnie. To nas zaurocza. Bo co mi z takiej wiary, że tylko no, robię to wszystko, co robię, no i co z tego? Okej, no jestem ważny, robię to, co powinienem zrobić dla siebie, ale gdzie jest Twoje serce? Nie? Gdzie jest skarb, to tam jest serce Twoje. Jeśli masz do czegoś pasję, to będziesz tracił dlatego czas, energię, siły, nawet życie. Właśnie. Po angielsku mówi się passion for Jesus. Jestem dla Niego stracić w stanie wiele. Bo On jest moją największą miłością. Jeżeli On nie jest miłością, to ja tylko jestem w stanie podcinać kupony i
wypełnić wszystkie przepisy prawa kanonicznego, jestem fajny, wszystko jest ok, ale to jeszcze nie jest głębia wiary. To jeszcze nie jest to, dlaczego jest warto stracić życie. A co Jezus mówi o Królestwie Bożym? Nie? Że wszystko oddał. Poszedł, wszystko zrobił. Nie? Ten radykalizm Ewangelii. Jezus uczy nas. I my przez to naśladowanie Jezusa, przez modlitwę, wchodzimy w to doświadczenie. On też daje nam czas. Na pewno znacie ludzi, którzy umarli szybko w swoim życiu. Nie? A my jeszcze żyjemy. Bo dał nam czas. Jesteśmy na tej oazie, bo Jezus daje nam czas. I uczy nas modlitwy. Modlitwy, której nas nauczył, którą mamy daną jako naszą modlitwę, jest właśnie ta modlitwa. Ojcze nasz, pamiętajcie, że powiedział im to, kiedy go podglądali na modlitwie. Nie? Naucz nas modlić się. Podobnie jak Jan nauczył uczniów swoich. Wy zatem, gdy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz. I będziemy chcieli teraz przeżyć właśnie tą modlitwę, że właśnie Jezus dał nam tą modlitwę, ale pamiętajcie, Jezus dał nam modlitwę, która nie mówi do Jezusa. Jezus dał nam modlitwę, która mówi do Ojca. Bo On nam ją dał. Bo tu możemy to zrozumieć, że On był ciągle w odniesieniu do Ojca. W 17 rozdziale Ewangelii Jana to widać. Skoro my naśladujemy Jezusa, to my też się odnosimy do Ojca. Bo On od nas tego chce. My się odnosimy do Ojca, bo Jezus chce, abyśmy się odnosili do Jego Ojca. Bo On jest jedyną drogą do Ojca, do relacji z Bogiem Ojcem. I przeżyjemy teraz właśnie to nabożeństwo siedmiu próśb modlitwy pańskiej, w które niech nas prowadzi krótki śpiew.